Just a charge. Let's see. Let's go and check over there. Słyszę kogoś po drugiej stronie. Muszę się ukryć. Czego u diabła chcesz? No, work for Walkie too. Też pracuję dla Walkera. Mamy intruza, chłopaki. Lepiej było tu nie przychodzić. Cook some meals to heal. Zwykłe pomieszczenie? Niemożliwe. Muszę się dokładnie rozejrzeć.
Everything okay? Nothing popped up, so maybe I can cook something? Brother. Marvin, co ty tu robisz? Mogę zapytać cię o to samo. Wiesz, gdzie jesteśmy? Gdzieś, gdzie nie powinno cię być. Odłóż kuszę. To na spokojnie porozmawiamy. Ty pierwszy. Jestem na swoim terenie i mam prawo bronić się przed uzbrojonym intruzem. Jak to na swoim? Przecież cholera jasna, o co tu chodzi? Co tu robili ludzie Volkera? Co ty tu robisz? Słuchaj, póki się nie uspokoisz, niczego się nie dowiesz. Odłóż to. Wspaniale. Nikogo z was nie nauczono pukać? Marvin, to nie we mnie powinnaś celować. Niby dlaczego? Przyszedłem tutaj w tym samym celu co ty, Pojorna. I paru innych ludzi. Znalazłeś kogoś żywego? Nie. Oprócz strażników to nie. A nie czasem po to, by wyeliminować Volkera z gry? Poprzednio wam nie wyszło, co? Nie miałem na to wpływu, Glisto. Czy ktoś z moich ludzi jeszcze żyje, czy wszyscy oddali ducha podczas przesłuchań? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Marvin, skończmy z nim. Ten człowiek zorganizował zamach na Volkera. Trzeba się go pozbyć. Moment. Najpierw mi powiesz, dlaczego znalazłem ciało brata na twoim terenie. Nie widzisz, że to wszystko jest ukartowane? Wiedzieli, że to magazyn Volkera, więc go przejęli i wszystko zainscenizowali. Jasne. I nikt nie zauważył, jak wnieśli ileś trumien z ciałami. I zupełnym przypadkiem podczas tej inscenizacji postanowiłeś wejść do magazynu? Jestem tak samo zaskoczony sytuacją jak ty. Dalej, nie wygłupiaj się. Przecież mnie znasz. Chodźmy razem do szefa.
On ci wszystko wyjaśni. Marvin, nie ma sensu z nim rozmawiać. To marna gadzina, wąż, który będzie ci sączył jad, aż całkiem zgłupiejesz. Cicho. Dlaczego miałbym ci zaufać? Najpierw go sprzątnijmy, potem ci wszystko wytłumaczę. Widzisz? Nie chcę tłumaczyć swoich racji, bo nie ma jak. Co to miało być? Nie będziemy się wdawać w pogaduszki podczas misji. Chodź, musimy się stąd wydostać. Powoli, bo nic już z tego nie rozumiem. Twierdzisz, że to nie wasza organizacja porwała mojego brata? Oczywiście, że nie. My próbowaliśmy go uwolnić razem ze wszystkimi innymi przetrzymywanymi tutaj więźniami. Jak widzisz, całkowicie zawiedliśmy. Ostatnimi czasy Adanos nie jest dla nas łaskawy. Za tym wszystkim stał od samego początku Zachs? Lichwiarz o tym wie? Nie tylko wie. On tutaj pociąga za wszystkie sznurki. Zachs jest marnym pionkiem w większej grze. Lichwiarz szykuje się do czegoś większego i od dłuższego czasu próbujemy go rozpracować. Za twoje czarkiele? Dlatego próbowaliście go zabić? Całe zajście było bardzo niefortunne. Nasz plan był zupełnie inny, ale wszystko samo się tak potoczyło. Jeden z naszych postanowił załatwić sprawy na własną rękę i to nieudolnie. Cała wyspa jest teraz o krok od wojny domowej, a lichwiarz wpadł w furię i ma jeszcze większą paranoję niż wcześniej. Pewnie dlatego próbował pozbyć się wszystkich dowodów. Because of your failed assassination attempt, my brother is dead. To przez wasz nieudany zamach mój brat nie żyje. Chłopcze, rozumiem twoje rozgoryczenie, ale nie zapominaj, że to ty pracowałeś dla człowieka, który porwał Jorna. Próbowaliśmy uratować tych więźniów, niestety. Lichwiarz od dłuższego czasu na nas poluje i załatwia jednego po drugim. Dla mnie to również nie jest łatwe. Oprócz twojego brata leżą tu także moi ludzie. Omówimy wszystko, kiedy już będziemy daleko stąd, dobra? Teraz musimy uciekać. Sługusy lichwiarza mogą się zjawić w każdej chwili. To bardzo prawdopodobne. Well, this took a damn turn. Znalazłeś coś? Kilka listów i notatek. Mogą się przydać, gdy już będziemy na zewnątrz. Ruszajmy dalej. Doigrałeś się! So that whole assassination was staged then, almost? Almost. Even though he says it was somebody who did it. Kolejni głupcy, którzy dali się zaślepić złotu. Nie możemy zostać w miejscu, gdzie na każdym kroku są ludzie lichwiarza. W mieście nie będziemy bezpieczni. Ale mam pomysł. Dokąd możemy się udać? Otwórz przejście, a ja przygotuję łódkę do drogi. Okay.
droga wolna. Skoro miasto nie jest bezpieczne, to gdzie popłyniemy? Na jedną z plaż w pobliżu. Tam się rozdzielimy, żeby było nas trudniej znaleźć. Ruszajmy, nie ma czasu do stracenia. I'll be back here. Where the game started for us when we came. No, jesteśmy na miejscu. Wolałem nie ryzykować wypływania w otwarte morze tą małą łajbą. Podejrzewam, że masz mnóstwo pytań. Przez chwilę będziemy mieć spokój od ludzi lichwiarza, więc może uda mi się choć trochę rozjaśnić całą sytuację. Hello, Calorio. How do you know I work for the Easter? Skąd wiesz, że pracowałem dla lichwiarza? Obserwujemy każdego, kto dla niego pracuje, więc kiedy nawiązałeś z nim współpracę, moi ludzie bezustannie mieli na ciebie oko. Początkowo myślałem, że jesteś jedynie kolejnym pazernym najemnikiem. Tymczasem wpadłeś na trop Jona, co bardzo mnie zaskoczyło. Ktoś, komu chodzi tylko o zarobek, nie wykonałby tak trudnej roboty w tak krótkim czasie. Ani się obejrzałem, a ty już wyruszyłeś do niczego leża. Podejrzewam, że tam spotkałeś się z Jonem. Możesz mi powiedzieć, co dokładnie zaszło? John is dead, the rest is irrelevant. Jon nie żyje. Reszta nie jest istotna. Moim zdaniem jest. Kontynuuj. Jon został ciężko ranny podczas walki z królową Pełzaczy. Chciałem dopytać go o kwestię zamachu w mieście i próbowałem wyprowadzić na zewnątrz. Niestety, nie dał rady. Rozumiem. Był z niego naprawdę dobry człowiek, do tego ponadprzeciętny szermierz. Lata życia w obawie przed wykryciem nie były łaskawe dla jego nerwów, a ostatnie wydarzenia z pewnością nie pomogły. Mam nadzieję, że chociaż po śmierci zazna spokoju. Oh, I can order dinner from you? Okay, I want them. Sleepy. That's why I am. What exactly is your organization? Czym tak właściwie jest wasza organizacja? No cóż, aktualnie stoimy po tej samej stronie barykady, więc chyba mogę ci powiedzieć. Naszą organizację nazywamy Wodnym Kręgiem. Jesteśmy pokornymi wyznawcami Adanosa i strzeżemy równowagi na świecie. Równowagi, którą egoistyczne działania lichwiarza mogą zaburzyć. Więcej dowiesz się od magów wody, jeśli zdecydują się dalej cię wtajemniczać. Współpracujecie z magami z klasztoru? Tak. Naszą relację można porównać do magów ognia i paladynów. Z tą różnicą, że my nie działamy jawnie. Magowie z klasztoru są naszymi duchowymi przewodnikami i mentorami w poznawaniu woli Adanosa. We just learned something major here. To, że nie dzieje się najlepiej. I nasze relacje bardzo na tym ucierpiały. Część magów i członków Wodnego Kręgu jest zwolennikami czekania na rozwój sytuacji. Reszta natomiast chce działać natychmiast. Zamach w mieście tylko pogłębił te podziały. Can you explain to me what this is all about? But it turns out the person we were working for is the one who kidnapped our brother, though, and we just found our brother dead. Od kilku tygodni szukałem mojego brata. Gdy w końcu go odnalazłem, okazało się, że nie żyje. I że odpowiada za to mężczyzna, któremu pomagałem złapać jego niedoszłych morderców. Możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Lichwiarz nie jest tak wspaniałym człowiekiem, na jakiego się kreuje. Biedota go nienawidzi, a bogaci nim gardzą. Na powierzchni utrzymuje się tylko dzięki ogromnemu majątkowi. Notabene niewiadomego pochodzenia. Inna sprawa, że po próbie zamachu i nagonce na bogatych obywateli zdobył ich jako takie poparcie. Najbardziej niepokojący jest fakt, że od dłuższego czasu rekrutuje coraz więcej osób do swojej prywatnej armii. Musi się szykować do czegoś większego, tylko nie wiemy do czego konkretnie. Właśnie dlatego próbowaliśmy go zinfiltrować. W efekcie straciliśmy jednego z naszych. Brutalnie go zamordowano i nie jesteśmy nawet pewni, czy lichwiarz zorganizowałby tak prymitywną robotę. Znaleźliśmy go w lesie niedaleko Silbach, więc równie dobrze mogła go topać.
zatrzymać jakaś dzika bestia. Pech chciał, że był to dobry przyjaciel Jona. Facet od dłuższego czasu nalegał, by po prostu pozbyć się lichwiarza. A śmierć kogoś bliskiego przelała czarę gorczy. Próbowaliśmy go powstrzymać, ale dosłownie przepadła. Długo później dowiedzieliśmy się o nieudanym zamachu. I on musiał podejrzewać, że zacznie się obława, więc uciekł do leża i wykorzystał aferę z pełzaczami, by ukryć się w kopalni. A co działo się dalej, wiesz lepiej ode mnie. How does my brother fit into all this? Jak się do tego wszystkiego ma mój brat? A tego nie jestem pewny. Lichwiarz porywał osoby, które w jakiś sposób mu zagrażały. Nie wiesz, czy twój brat mógł mieć z nim coś wspólnego? Jorn został porwany niedługo po naszym przybyciu na Archolos. Ale już pierwszego dnia został zatruty przez krwiopijcę i leżał w łóżku przez większą część doby. Niby w jaki sposób mógł zagrażać lichwiarzowi? To wasza pierwsza wizyta na Archolos? Wspominał, że kiedyś tutaj był, ale to było lata temu. Dzięki temu udało mu się odnaleźć Silbach, gdy wylądowaliśmy w dziczy. Wygląda więc na to, że swoje odpowiedzi będziesz mógł zdobyć jedynie bezpośrednio od lichwiarza. A tak czy inaczej, posiadanie pierścienia wodnego kręgu mogło sprawić, że lichwiarz zechciał go porwać i przesłuchać. Tylko jakim cudem dowiedział się o pierścieniu, skoro ja przez tyle lat nie miałem pojęcia o jego istnieniu? Czy twój brat miał jakichś wrogów, którzy mogli dowiedzieć się o pierścieniu i przekazać informacje lichwiarzowi? Fabio seem to have a conflict with my brother. Fabio zdawał się mieć konflikt z moim bratem. A kim jest ten Fabio? Osiłek, który tutaj z nami przypłynął. Nie zaszkodzi z nim porozmawiać, chociaż wątpię, by był w stanie coś takiego zaplanować. Piraci, z którymi tutaj przypłynęliśmy, nie wyglądali na przyjaznych. Ostatnio coraz więcej ich tutaj. Może uda ci się coś z nich wyciągnąć? To może być trudne. Zabiłem ich. Widzę, że nikomu nie pozwalasz, by stawał ci na drodze. Sam nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale wiem, że często nie ma innego wyjścia. Nie sądzę, by ktokolwiek inny chciał zaszkodzić Jornowi. Czyli jedyną pewną odpowiedź uzyskasz tylko od samego lichwiarza. Did you find anything interesting inside the documents? Znalazłeś coś interesującego w dokumentach Zachsa? Informacje wyglądają na zaszyfrowane. Będę musiał przekazać je do klasztoru. Któryś z magów z pewnością szybko sobie z nimi poradzi. Been watching this place long? Długo obserwowaliście to miejsce? Chyba widziałem jednego z was, kiedy kręcił się w pobliżu magazynu. Później znalazłem go w środku, już martwego. Tak, to był jeden z naszych zwiadowców. Kolejny dobry człowiek zamordowany przez tego szaleńca. Od kilku tygodni prowadziliśmy obserwacje magazynu. Podejrzewaliśmy, że lichwiarz wykorzystuje to miejsce jako bazę do swoich nielegalnych działań. Dopiero po jakimś czasie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej przetrzymuje tam więźniów. Zaczęliśmy planować akcję ratunkową, niestety w międzyczasie miał miejsce incydent z Jonem i wszystko szlak trafił. Did you find me there? Jak mnie tam znalazłeś? Byłeś obserwowany przez moich ludzi od jakiegoś czasu. Gdy tylko znowu pojawiłeś się w mieście i zamówiłeś czyszczenie mapy u kartografa, wiedziałem, że będzie chodzić o magazyn. Problem polegał na tym, że ciągle nie znałem twoich intencji. Dopiero co wróciłeś z Wilczego Leża, gdzie zginął Jan. Wcześniej widziałem, jak pracujesz dla lichwiarza. A nagle okazuje się, że szukasz tego miejsca. Musiałem w końcu samemu cię sprawdzić, a nie oceniać po relacjach moich ludzi. Kiedy mi donieśli, że kręcisz się w pobliżu, od razu wyruszyłem. Jak się okazało, w samą porę. How do I know you're not the one lying to me? Skąd mam wiedzieć, że to nie ty mnie okłamujesz? W końcu to jeden z was próbował zamordować lichwiarza. Pewności nie masz. Nie dziwię się, ale skoro doszedłeś aż tutaj, to pewnie jesteś na tyle rozumny, by rozeznać się, kto stoi po czyjej stronie.
Mamy wspólnego wroga. To on porwał i doprowadził do śmierci twojego brata. To on porwał i doprowadził do śmierci moich ludzi. Musimy go powstrzymać. Need to tell someone about this. Musimy o tym komuś powiedzieć. Lorenzo z pewnością będzie w stanie nam pomóc. Lorenzo? Gildia kupiecka jest w słabszej kondycji niż chce to komukolwiek przyznać. Zarekwirowane okręty, podniesione podatki, ograniczony handel z pozostałymi wyspami. Cud, że stać ich jeszcze na jakiekolwiek pancerze. Jak tak dalej pójdzie, to końce będą biegać nago po wyspie. Boją się, że lichwiarz spróbuje przejąć ich organizację, albo co gorsza, wygryźć ją z rynku. Bez niezbitych dowodów nigdy nie zdecydują się wejść z nim w żaden otwarty konflikt. Jeśli chcemy dopaść lichwiarza, nie pogrążając miasta w całkowitym chaosie, to musimy mieć niezbite dowody jego winy. Let's find a way to get to the user. Trzeba znaleźć sposób, żeby dorwać lichwiarza i zgotować mu to, na co sobie zasłuży. Rozumiem, że szukasz zemsty. Sam też pragnę go dopaść, żeby nigdy już nie skrzywdził niewinnych ludzi. A niestety ma dziesiątki ochroniarzy i jeszcze więcej ludzi, którzy za parę złotych monet wyśpiewają mu wszystko, co wiedzą. We dwóch nie damy rady. Musimy opracować plan działania z resztą członków Wodnego Kręgu. Słuchaj, razem z pozostałymi spotykamy się w naszej kryjówce niedaleko Silbach. Miejsce jest dość dobrze ukryte. Najłatwiej tam dotrzeć, podróżując z Silbach w stronę winnicy Valerio. Idź stromą ścieżką nad jeziorem, a gdy tylko ścieżka się skończy, skręć w prawo i przejdź przez strumyk. Spotkajmy się na miejscu. Pamiętaj, miej oczy dookoła głowy. Lichwiarz pewnie już wie, kim naprawdę jesteś. A w takim wypadku na pewno spróbuje cię dopaść. Szczególnie uważaj w mieście. Tam jest pełno jego zbirów. Nawet w samej gildii kupieckiej. We need to get to the city. See if there's anything. Okay, there was nothing on the path over here. Pohandlujmy. Oh wait.
Gubernatorze, w czym mogę ci pomóc, chłopcze? Powinien być mądrzejszy. Ekscelencjo, w czym gildia kupiecka może ci dzisiaj służyć? Nowy najemnik? Mam nadzieję, że Lorenzo nie obniżył standardów wśród swoich ludzi. Wręcz przeciwnie. Do gildii coraz ciężej się dostać. Masz na myśli trudniej? Nieważne. Znając Lorenzo, nie ryzykowałby wysyłania do mnie byle pachołka, choć oczekiwał
poznałem kogoś starszego. Przejdźmy zatem do interesów. Co możemy dla waszej ekscelencji zrobić? Jak pewnie zauważyłeś, przybyłem tu z całkiem liczną eskortą. Zawsze miło widzieć na wyspie gwardzistów królewskich. Osobiście poznałem jednego, nazywa się Lutz. W takim razie, jeśli znowu go zobaczysz, każ mu natychmiast zgłosić się do mnie. Problem polega na tym, że nie mam jak zakwaterować wszystkich swoich ludzi, a nie chcę ich trzymać na okręcie. Zasłużyliby trochę pochodzić po lądzie. Na pewno rozumiesz, że umieszczenie ich w byle chacie nie wchodzi w grę. Oczywiście to ludzie króla. Zasługują na odpowiednie warunki. I właśnie dlatego chciałbym zakwaterować ich w koszarach gildii kupieckiej. Lorenzo znany jest ze swojej gościnności. Z pewnością mi nie odmówi. Obawiam się, że nasze koszary są za małe, by mogły pomieścić zarówno naszych ludzi, jak i gwardzistów. Coś wymyślicie. Czekam na odpowiedź Lorenzo w tej sprawie. Liczę, że mnie nie rozczaruje. Dużo spraw na głowie. Daj mi spokój. Witaj. Chyba cię tu jeszcze nie widziałam. Nazywam się Katrina i wraz z mężem prowadzimy ten oto sklep meblowy. Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę udekorować, to nie znajdziesz lepszego miejsca. I'd like to view your home furnishings. Chciałbym przejrzeć twoją ofertę wyposażenia domu. A więc to ty jesteś tym tajemniczym kupcem, któremu udało się kupić dom za bezcen. Nie wiem, jak udało ci się to zrobić, ale gratuluję zakupu i mam nadzieję, że teraz będziemy się regularnie widywać. I want a bed. Welcome this corner. Why not? Which bed, of course. Smith's corner. Allow you to sell equipment with their insignia? Gildie pozwalają wam sprzedawać wyposażenie ze swoimi insygniami? Tak, to ugoda, na której wszyscy zyskujemy. Nie dość, że obywatele mogą cieszyć się pięknymi ozdobami, to część zysków ze sprzedaży trafia bezpośrednio do danej organizacji. Całość wyposażenia to oczywiście atrapy, tak jak te zbroje paladynów, które możesz zobaczyć na każdym kroku. Nie ma więc zagrożenia, że ktoś sobie coś zrobi. Get all that furniture and trophies. Skąd bierzecie te wszystkie meble i trofea? Meble to w większości antyki sprowadzane z całego królestwa lub wykonywane przez najlepszych cieśli z lokalnych materiałów. Skrzynie oraz warsztaty wykonuje dla nas Davis, więc wszystko działa bez najmniejszego zarzutu. Trofea i inne ozdoby zwierzęce przygotowuje dla nas Detlow, dlatego także w tej kwestii wszystko jest na najwyższym poziomie. Don't see your husband helping in the shop?
nie widzę, by mąż pomagał ci w sklepie. Leon woli przysiadywać całymi dniami i grać w szachy albo prowadzić bezsensowne polityczne dysputy z tym swoim przygłupim kolegą. Może to i lepiej, przynajmniej nie przeszkadza mi w prowadzeniu tego miejsca dokładnie tak, jak mi się podoba. Yeah, I should have gotten the cooking. So we go. I'm curious to see how. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkimi. Walker's men are reacting to us. Inaczej bym się do tego zabrał. Well, if I'm a brother, he's dead. Odnalazłem brata. Nie żyje. Cholera. Co się stało? Był przetrzymywany w ukrytym pomieszczeniu pod jednym z magazynów portowych. Niestety, znalazłem go za późno. Nic już nie mogłem zrobić. Współczuję ci, młody. Cały czas trzymałem kciuki, by udało ci się go znaleźć. Wiesz, kto go w tym magazynie przetrzymywał? Zaraz wyślę chłopaków, żeby zrobili z nim porządek. Cóż, magazyn należy do lichwiarza, a jeden z jego ludzi stwierdził, że znajduje się na swoim terenie. Volkera? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dlaczego? Volker to jeden z naszych największych partnerów na rynku. Gdybym wysłał ludzi na jego teren,
Mogłoby to zostać odebrane jako zbrojna próba zdobycia przewagi. Już teraz mamy problemy ze względu na lustrowanie przez królewskiego wysłannika. A to byłby dla niego kolejny argument, żeby nam namieszać w interesach. Przykro mi. Póki co muszę się wstrzymać z działaniami. Mogłem się tego spodziewać. Ale to ty, Grayson. Byłem u Graysona. Mów śmiało. Mam nadzieję, że tym razem będziemy mogli skorzystać na jego obecności. Nie spodoba ci się to, co powiem. Wysłannik ma problem z zakwaterowaniem gwardzistów królewskich. Mam cię prosić o zgodę na udostępnienie gildyjnych koszar na okres ich pobytu. Widziałem ich. Przybył z solidną obstawą. Nie pomieścimy się w naszych kwaterach razem z nimi. Nikt nie mówił, że mamy się pomieścić. Wszyscy najemnicy mają opuścić koszary. Co? Ten człowiek chce nas zniszczyć. Najpierw konfiskata floty, teraz to? Nie ma mowy. Dobrze, w takim razie przekażę mu twoją odpowiedź. W końcu Araxos nie podlega bezpośrednio pod jego rozkazy. Nie podlega, ale konflikt z nim bardzo źle wpłynie na nasze działania i interesy. Na koszary się nie zgodzę. Nie odbiorę naszym ludziom dachu nad głową. Musimy znaleźć alternatywne rozwiązanie. Grayson won't accept half measures. Grayson nie zgodzi się na półśrodki. Zdaję sobie z tego sprawę. Problem w tym, że nie mamy odpowiedniej nieruchomości, która by go zadowoliła. Chyba, że... Chyba, że co? W porcie jest pokaźny dom. Pewnie go kojarzysz. To ten zaraz obok stoczni. Problem w tym, że ile razy bym nie próbował go odkupić od Kaleba, ten stary dureń nigdy nie chce nawet zacząć negocjacji. To jest Kaleb, guy. Kim jest ten cały Kaleb? Dzisiaj sprzedawcą ryb. Pracował dla nas przez lata. Kursował pomiędzy Archolos a kontynentem. Na emeryturze zajmuje się handlem rybami. Pozostali handlarze w porcie pracują dla niego. Rozumiem, że mam go przekonać do sprzedaży. Bardzo wiele zależy od pomyślności tej transakcji. W zasadzie nie obchodzi mnie, jak sprawisz, by sprzedał nam ten dom. Warunek jest jeden. Kalebowi nie może spaść włos z głowy. Po latach służby dla Araxos należy mu się szacunek. I'll see what I can do. Zobaczę, co się da zrobić. Skoro tak dobrze pracowało ci się z Karamonem, przekaż mu, że jego również wyznaczam do tego zadania. We dwóch będziecie działać sprawniej. Pójdę do niego natychmiast. Doskonale. Wiedz, Marvin, że jeśli rozwiążesz ten problem w satysfakcjonujący mnie sposób, to nie ominie cię nagroda większa niż zazwyczaj. Czekam na wieści. Can I refill my coffee cup? What we can do about getting this house repacked? To było wiadomo od dawna. Trzeba uważać, co się sam bym na to nie wpadł. Lepiej tego nie robić. To przecież oczywiste. Kiepska sprawa. Trzeba było mnie spytać. Nic mnie już nie dziwi. Trzeba było mnie spytać. Nikomu nie jest lekko. Sama to okaże. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Nie mówię nic innego. Trzeba było mnie spytać. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Yep, Karamon, you have work to do. Wstawaj, Karamon. Mamy robotę do wykonania. Już zaczynałem się nudzić. Od kogo mamy rozkazy? Bezpośrednio od Lorenzo. Trzeba przekonać Kaleba do sprzedaży posiadłości. Oho, powodzenia! Nie znam drugiej tak upartej osoby jak on. No i siary? Znacie się? Znamy się, to za dużo powiedziane.
Jestem jego stałym klientem. Wiesz, czemu odmawia sprzedaży? Ma jakieś stare zatargi z Lorenzo. Nie wiem konkretnie, o co chodzi. We have to come up with something, otherwise we will be homeless. Coś musimy wymyślić, inaczej stracimy dach nad głową. O czym ty mówisz? Królewski wysłannik chce, aby gildia oddała koszary gwardii królewskiej na czas ich pobytu w mieście. Lorenzo jest pewnie zachwycony. Pozwól mi pomyśleć. Pójście incognito mija się z celem. Kaleb i jego ludzie mnie znają, a ciebie po takim czasie pewnie kojarzy już cały port. Mam pewien pomysł. Powiem ci na miejscu. Za mną. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Jak cicho. Jak sobie z tym chodzisz? Wszystko jest możliwe. Jak na port oczywiście. Słuchaj, ja widzę dwie możliwości. Albo dogadamy się z Kalebem, albo sprawimy, że sami zechcą się wynieść. Jeśli jego ludzie będą naciskać, Kaleb sam do nas przyjdzie. Niby co mamy zrobić? Nastraszyć ich? To jest myśl. Jesteś bystrzejszy niż przypuszczałem. Karamon to była... A zresztą co mi tam? Spróbuj najpierw się z nim dogadać. Jeśli to nie przyniesie rezultatów, przejdziemy do straszenia. Idź już. Ja w tym czasie pomyślę, jakby ich tu skutecznie przerazić. Well, Caleb. What you got to say? Hej, ty! Klient, nasz pan! W czym mogę ci dzisiaj pomóc? I'm serious, offer for you. Mam dla ciebie poważną ofertę. Chyba wiem, do czego to zmierza. Ile razy mam powtarzać? Nie sprzedam domu! Nikomu, rozumiesz? Easy. Why don't you at least listen to me? Spokojnie, może mnie chociaż wysłuchasz. Wybacz, po prostu ta sprawa irytuje mnie od dłuższego czasu. Mów, jeśli musisz. Why do you hate the Merchant Guild so much? Czemu tak nienawidzisz gildii kupieckiej? Nienawidzę? Pół życia jej poświęciłem. To nie z gildią mam problem, tylko z Lorenzo. Mogłem jeszcze parę lat pracować dla organizacji. W końcu byłem najlepszy. A co dostałem w zamian? Podziękowania i przymusową emeryturę. What specifically happened? Co konkretnie się wydarzyło? Przygotowywałem się do kolejnej wyprawy na kontynent, gdzie od lat reprezentowałem gildię. Do pewnego feralnego dnia Lorenzo stwierdził, że czas na kogoś młodszego i rozwiązał ze mną kontrakt. Ze mną? To dzięki mnie gildia tyle znaczy na tej wyspie. No, między innymi dzięki mnie. You left penniless? Zostałeś bez grosza. Dostałem odprawę, dzięki której udało mi się otworzyć mały interes.
czyli nie zostałeś na lodzie. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, jak mnie potraktowano. The guild will suffer. The royal envoy wants to seize our barracks. Przez ciebie ucierpi cała gildia. Jak to przeze mnie? Królewski wysłannik chce zagarnąć nasze koszary. Wkrótce wszyscy zostaniemy bez dachu nad głową. Gildia chciała wykupić twój dom, aby tam umieścić gwardzistów. Cóż, wraz z Karamonem będziemy musieli poszukać sobie nowego dachu nad głową. Karamon? To mój stały klient i dobry człowiek. Może rzeczywiście zbyt gwałtownie zareagowałem. Domu nie sprzedam, nie po tym wszystkim, ale mogę wam go wynająć. O tym nie pomyślałem. Brzmi sensownie. Zaraz, zaraz. Warunki są dwa. Po pierwsze, razem z moimi ludźmi muszę mieć gdzie mieszkać na czas wynajmu. Po drugie, Lorenzo ma mnie pisemnie przeprosić. Zdajesz sobie sprawę, że to drugie jest prawie niewykonalne? Z tego, co mówisz, wnioskuję, że jesteście w trudnej sytuacji. Jeśli Lorenzo ma w sercu dobro gildii, to zrobi, co należy. Jeśli chodzi o dach nad moją głową, pogadaj z Helgą. Z tego, co wiem, robi z wami interesy. Dobrze, wrócę, gdy tylko uda mi się wszystko załatwić. Mi się nigdzie nie śpieszy. Odwołujemy akcję. Czyli udało wam się dojść do porozumienia? Częściowo. Muszę dokonać niemożliwego i zmusić Lorenzo do przeprosin. To już chyba mój plan był prostszy w realizacji. Potrzebujesz pomocy? Wiesz może, jak przemówić Lorenzo do rozsądku? Lorenzo jest dumny i dba o swoją reputację, ale ponad wszystko ceni sobie dobro gildii. Wykorzystaj to podczas rozmowy z nim. Ja wracam do koszar. Z drugiej strony trochę szkoda. Miałem kilka kreatywnych pomysłów, jak ich wystraszyć. No nic. Do zobaczenia. Okay. So, this is not gonna go well with Lorenzo, so there must be another way to do this thing. Can rent it in worst case. Hey, ty. Klient? Listen to me. Mówię. Czemu tak? Co kom? No means no then, it is your fault. Nie to nie. Zeżryj sobie go, dziadzie. Jak ja mam was traktować poważnie? Z roku na rok Lorenzo przyjmuje w swoje szeregi coraz większych gburów. Skończyłem rozmowę. Do widzenia. Rozmawiałem z Kalebem. I co? Dogadaliście się? Skąd? Nawet nie chciał o tym słyszeć. Musimy go inaczej przekonać. Dobrze się składa. Mam już jakiś plan. Mam się cześć. Aż się boję. I o to chodzi, żebyś się bał. Chodź, podejdziemy bliżej wejścia i cokolwiek będę mówił, improwizuj. Ale... o którym ci mówiłem. Podobno w nim straszy. What are you talking about? O czym ty mówisz?
Duchy zmarłych wojowników zamieszkują ten dom. Za czasów Wolzaka z jakiegoś powodu cmentarz znajdował się tuż obok morza. Kiedy budowali port, niezbyt się tym przejęli. Nie spodobało się to poległym wilczym synom. Powiadają, że za profanację cmentarza do dziś łakną krwi. Nie powinni więc straszyć w całym porcie. Słyszałem, że groby największych wojowników znajdowały się tu, gdzie teraz stoi ten dom. I to właśnie ci wojowie dają się we znaki. Lepiej unikajmy tego miejsca. Nie chcę rozgniewać umarłych. Święta racja, chodźmy stąd. Zmywam się. Hej, ty tam. Czego chcesz? Co to za głupoty o duchach? Gadaliście ze swoim kumplem, a? Mieszkasz tu? Ano, mieszkam. Dlatego pytam. Koleżanko, wyrazy współczucia. Dzielić dom z duchami? Bredzisz, nie ma tu żadnych duchów. Ja tam swoje wiem. Pójdę już sobie, bo rozmawiając z tobą jeszcze jakąś klątwę złapię. Zmywam się! Heck did it go? Widziałeś jej minę? Wyglądało, jakby zaraz miała zemdleć ze strachu. Wątpię, żeby to wystarczyło. Człowieku, to dopiero początek, ale będę potrzebował paru drobiazgów. Czego konkretnie? Paru kości, krwi jakiegoś zwierzaka i broni wilczych synów. Skąd ja mam ci to wszystko wytrzasnąć? Kości pewnie znajdziesz na cmentarzu, wystarczy rozkopać jakiś grób. Krew dostaniesz u rzeźnika. Problem może być z tą bronią wilczych synów. Niechętnie cię oddadzą. Jeśli uda ci się to wszystko zebrać, gwarantuję, że Kaleb będzie błagał, byśmy kupili ten dom. Postaram się wrócić jak najszybciej. Yep, cemetery. Mądra decyzja. Zobaczcie. Ruby some blood here? Znalazłoby się tutaj trochę krwi? Pytasz rzeźnika uwalonego krwią. No jak myślisz, bystrzaku? Nie pytam o to, czy jest, tylko czy możesz mi ją dać. A na cóż ci zwierzęca krew? Well, for a powerful alchemist. Pracuję dla potężnego alchemika. Krew jest mu potrzebna do sporządzenia pewnego leku. Ktoś zachorował? Pewien mag wody. Jeśli mi nie pomożesz, on umrze. Na Adanosa. Oczywiście. Weź, proszę. Mam nadzieję, że szybko stanie na nogi. Niech Adanos jest a little white light. Nie zapomnimy ci tego, dobry człowieku. Okay.
Okej. Start this and well, let's go and see if we can snatch a bed somewhere. I think it's gonna be there at 4 a.m. something. Is gonna see me with the chest probably. Yeah, let's see where we're gonna. May not have all the stuff done. We can see. We had it all with the stuff, bones, and we have swords. Maybe it is the wrong time then. Thank you.
He's not here, so he is somewhere. Working this late? What you mean? Did you have Jones' body? Well, it says I actually have everything. I got everything Cameron said. It's time to talk to Cameron to put our plan into action. Yeah, I already had bones since earlier and stuff, so. I just got the blood just to be on the safe side. Do potrzebnych materiałów. Kości są, krew jest, broń wilczych synów również zdobyłem. Przejdźmy zatem do działania. Co dalej? Plan jest prosty. Słuchaj uważnie. Poczekasz, aż się ściemni, wtedy włamiesz się do domu. Dlaczego ja? Bo ja zaproszę Kaleba na piwo. On jako jedyny sypia na dole, więc musimy znaleźć mu jakieś zajęcie. Ty w tym czasie sprawisz, że nasza historyjka nabierze wiarygodności. Kości podrzucisz do kominka. Tuż obok niego rozlejesz krew. A na samym końcu położysz miecz. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, spotkamy się tu jutro. Zrozumiałeś? Looking into your soul. Suddener. Or if you have to sleep till midnight. Rzeczywiście. Sleep till midnight.
Trzeba było mnie spytać wcześniej. Zbyt wcześnie wysłał go na emeryturę. Wygląda na to, że nasz mały spisek wypalił. Chodź, zobaczymy, co tam się dzieje. Moja noga więcej tu nie postanie. Duchy wilczych synów chcą krwi. Uspokój się, kobieto. Można to jakoś logicznie wytłumaczyć. A wyjaśniaj sobie sam. Albo znajdziesz nam nowe lokum, albo szukaj sobie nowych pracowników. By was wszystkich cholera wzięła. Znowu ty? Jeszcze w takim momencie? Co się stało? Spójrz na ten bałagan. Kogoś tu zamordowano? Wszyscy cali. Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło, ale moi ludzie oczywiście powariowali. Bredzą o jakichś duchach, idioci. Jak szybko czegoś nie wymyślę, to czeka mnie bankructwo. No, the guild offer is still up. Wiesz, oferta gildii cały czas jest aktualna. Albo dom, albo interes. Wybór jest prosty. Przekaż Lorenzo, że możemy siąść do negocjacji. Tylko gdzie ja pomieszczę tych wszystkich ludzi? Lorenzo, maybe we can arrange something. Pomówię z Lorenzo. Może uda się coś załatwić. Zrobiłbyś to? Sam powiedziałeś, że mam się do niego wybrać. Nie widzę problemu, by poruszyć i te kwestie. W takim razie czekam na wieści. Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? See what Lorenzo has to say about this then. Mm-hmm.
ty. Pod Caleb Sounds. W sprawie domu Caleba udało mi się dogadać z Calebem. Naprawdę? Sprzeda nam ten dom? Tak, zgodził się. Jest gotów do negocjacji. Doskonała robota. Niczego innego się nie spodziewałem po waszej dwójce. Jest coś jeszcze? Caleb i jego ludzie muszą znaleźć dach nad głową na kilka dni. Pomyślałem, że będziesz mógł mu pomóc. Mamy dokonać transakcji. Za te pieniądze kupi sobie ładną posiadłość w innej dzielnicy miasta. Jasne, bo wszyscy sprzedają domy w ciągu dnia. Dobrze. Znajdźcie moje dobre serce. Załatwię mu nocleg u Helgi, póki nie znajdzie nowego lokum. Jemu i jego ludziom. Coś jeszcze? Będziesz musiał wysłać kogoś, żeby gruntownie wyczyścił dom. Co wy na Adanosa tam wyrabialiście? Długo by mówić. Szkoda, bym marnował twój czas. Też racja. Dobrze. Leć do Graysona i przekaż mu wieści. Po wszystkim zamelduj się u mnie. Mamy sporo do obgadania. Ej, ty. Jak ci ma assignment? Wracając do mojego zadania, przynoszę odpowiedź Lorenzo. Bardzo dobrze. Moi gwardziści już zaczęli się niecierpliwić. Lorenzo stwierdził, że koszary najemników są niegodne tak ważnych gości, dlatego odmawia ich udostępnienia. O proszę, tego się nie spodziewałem. W zamian gildia może zaoferować spory dom w porcie, którego warunki mają znacznie wyższy standard niż nasze koszary. Gwardziści z pewnością docenią wszelkie wygody, które tam zastaną. Mogę wiedzieć, o który dom konkretnie chodzi? Spora posiadłość, zaraz obok stoczni. Dom Caleba? Rzeczywiście, standard nie najgorszy. Ciekawe, że udało wam się go pozyskać w tak krótkim czasie. Wasza ekscelencja zna Caleba? Tak, miałem przyjemność go poznać. Jeszcze w czasach, kiedy pojawiał się w stolicy. Nieźle to sobie wykombinowaliście. Chociaż pewnie ty musiałeś odwalić całą robotę. W końcu Caleb był cięty na Lorenzo przez lata. Przekaż swojemu szefowi, że przyjmuję jego ofertę z wdzięcznością. Jeśli zaś chodzi o ciebie, potrzebuję zdolnych ludzi do paru ważnych spraw. Gdybyś był zainteresowany pracą dla mnie, odezwij się. Zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Dziękuję. Rozważę tę ofertę. Teraz wybacz. Wracam do swoich obowiązków. Accepted. Oferta przyjęta. Grayson był zadowolony? Tak, był pod wrażeniem, że udało nam się go pozyskać od Caleba. Wiedz, że doceniam to, iż doszliśmy z Calebem do porozumienia. Właśnie dlatego przy najbliższych awansach twoja kandydatura będzie brana pod uwagę. Awans? To nagroda sama w sobie. Też tak myślę. Wracaj do swoich obowiązków. Zrozumiałem. Okay, let's see. So we have that point here. Wait, I'm kind of interested. That one doesn't give you anything, right? Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Exactly. We got the reward for that one. Nic się w tej sprawie.
Ty chwilę, any new recipes? Doubt it. Crazy go to the blacksmith. Let's see. Wiedziałem, że pojawią się problemy. See if he has anything for us. Hej, ty! Okay, so... Hej! Jak się mają sprawy? Zorganizowanie dachu nad głowy moich ludzi. Yes, we have to continue with other stuff first. Dlatego nie mogę sobie pozwolić na żadne pogaduszki. Okay. Oh, that was a no. So I guess it's this then. To the blacksmith and sell off some junk. Well, it was a good thing he kept, still had a lot of weapons done from earlier. If we can pet the dog again. Is the dog even here?
No more petting the dog. Well, the shield back we go. Yeah, the dog is not there anymore, so can't pet it. 1 out of 10 game. No. Oh. Right, there is one closer one. He walked over there. Somersault. Teraz cię załatwię. Masz dla ciebie. Heck, guys. What is your mental dysfunction? Trzymaj się. I'm still confused about why it's harder to hit them when they stand still than moving. Could be the other way around, you know? I'm just wondering, I am Master Alchemy, so okay, so this is the house that we're talking about. Adonosowi większość tych bandziorów to zwykła hołota, która nawet miecza właściwie nie potrafi trzymać. Jesteś gotowy? Nie ma czasu do stracenia, musimy ruszać. I'm just wondering though. Ruszajmy. Chodź za mną, to niedaleko stąd. Dziwne. Nikogo nie ma na straży. Nie podoba mi się to, bo
bądź czujny i trzymaj broń w pogotowiu. Pojawili się tak nagle, otoczyli nas i ustrzelali. Reto? Co tu się wydarzyło? Czy to byli ludzie lichwiarza? To trwało tylko parę sekund. Tyle krwi, krzyków. Wszyscy po prostu padali na ziemię. Zanim zdążyłem dobyć miecza, oberwałem w rękę i mogłem jedynie obserwować, jak dobijają resztę. Ale czemu cię związali i zostawili w samym środku tej rzezi? Kesel, tak mi przykro. Co? O czym ty mówisz? Zmusili mnie do tego. Wiedzieli, że pozwolą mi odpłynąć na Korinis. A ty im uwierzyłeś? Ludziom lichwiarza? Nie byłeś wart moich starań, bezużyteczny dzieciaku. Własnymi rękami wyślę cię do Królestwa Beliara. Ale najpierw... Łap za broń! Nadchodzą! Odłóż broń! Rozerwę cię na kawałki! Z pewnością będzie ich tu więcej. Jeśli nie będziesz się za bardzo ode mnie oddalał, to może wyjdziemy z tego żywi. First, we gotta loot bodies. That's an old chest, right? Loot that one. I guess he can handle everything out there. Jump. I co teraz? Gdzie jest ten cały Adanos, gdy go potrzeba? Umiesz pływać. Co? Co to ma do rzeczy? Gdy dam ci znać, skoczysz w dół. To właśnie kazał ci zrobić Adanos? No to jedyny sposób, by się stąd wydostać. Nic się nie będzie. Ale to jest kilkadziesiąt metrów. Nie przeżyje takiego upadku. Celuj w środek rzeki i się nie martw. Adanos ma nas w opiece. Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Ostatni niedobitek wodnego kręgu i najemna kurtyzana Lorenzo. Przekaż szefowi, że niedługo zamkniemy jego interes. Tak jak pozwoliłeś zamknąć brata tego młodzieńca? W takim wypadku faktycznie będzie się czego bać. Pozwolił. Mówiłeś... Nie słuchaj go! Skocz! Strzelać!
Chapter 5, huh? Okay. It. Sleep until morning then, I guess. Champion. Where's my gear? Tak, to bardzo typowo. W końcu się obudziłeś. Jordan, since when are you a mage? Jesteś magiem. Czyli mnie pamiętasz? Dobrze, bardzo dobrze. Martwiłem się, że możesz doświadczyć utraty pamięci albo szoku po tym wszystkim, co przeszedłeś. W każdym razie, chyba nie myślałeś, że zamierzam całe swoje życie spisywać magiczne zwoje. W końcu mogę naprawdę pomagać ludziom. Grandma, what happened? Gdzie ja jestem? Co się stało? Spokojnie. Już jesteś bezpieczny, nic ci nie grozi. Znajdujemy się w klasztorze magów wody. Na małej wysepce obok Arholos, a konkretniej w lecznicy klasztornej. Kessel przeniósł cię tu zeszłej nocy na własnych ramionach. Zdążył jedynie powiedzieć, że zostaliście zaatakowani przez ludzi Volkera i cały wodny krąg nie żyje, a później sam zemdlał z wycieńczenia. It's all my stuff. Gdzie są wszystkie moje rzeczy? Przeor osobiście nakazał zamknąć całe wasze wyposażenie w komnatach arcymagów. Zna on Kessela od jego bardziej spontanicznej strony. Dlatego chciał uchronić was przed kolejnymi pochopnymi decyzjami. O ile odzyskanie wyposażenia na własną rękę raczej jest niemożliwe, o tyle nie musisz się obawiać, że utracisz cokolwiek ze swojego dobytku. Gdy tylko wyzdrowiejesz, odzyskasz wszystko, co do ciebie należy. That's all prior know about all that happened? Ten cały Przeor wie o tym wszystkim, co się wydarzyło? Oczywiście, przekazaliśmy mu wszystko, co powiedział Kessel. Niestety, nie było tego zbyt wiele. Przeor zdecydował, że ostateczną decyzję w sprawie dalszych działań podejmie dopiero wtedy, gdy porozmawia z Kesselem. Ale ten najpierw musi wydobrzeć. Powinieneś wiedzieć, że większość magów w klasztorze pamięta Volkera jeszcze jako młodzieńca, gdy sam dorobił się fortuny i chciał naprawiać świat. Kessel od lat próbował sprawić, by przejrzeli na oczy. Niestety, bez większych sukcesów. Niestety jest Kesselem. W jakim stanie jest Kessel? Niestety znacznie gorszym niż ty. Sam Adanos musiał wlać w niego siły, żeby dotarł z tymi wszystkimi ranami aż tutaj. Trafiło go kilka bełtów, a upadek z wysokości tylko dokończył dzieła. Robimy wszystko, co możemy, by uleczyć jego ciało, ale niektóre rzeczy po prostu wymagają czasu. Jestem pewny, że za kilka tygodni Kessel będzie już mógł z nami rozmawiać. We must stop the user as soon as possible. Musimy jak najszybciej powstrzymać lichwiarza. Spokojnie. W tym stanie nie powstrzymasz nawet chrząszcza. Jeśli masz opuścić mury klasztoru, to najpierw musimy doprowadzić twoje ciało do dawnej sprawności. Potrzeba do tego wielu dni rozsądnego treningu i odpoczynku, tak by nie nadwyrężyć wyniszczonego organizmu. There's some quicker way to heal? Nie ma jakiegoś szybszego sposobu na leczenie? Kessel uratował mnie już dwukrotnie, nie mogę go zostawić w takim stanie. Tak jak mówiłem, nie każdą ranę da się leczyć w ciągu kilku chwil za pomocą magii. Czary obciążają organizm. Użycie ich na was mogłoby mieć katastrofalne skutki. Cudem uniknęliście śmierci i powinieneś się z tego cieszyć, jednak potrzebujecie czasu, a Kessel w szczególności. In that case, give me my weapons back, I'll finish this matter. W takim razie oddajcie mi moją broń. Dokończę tę sprawę. Widzę, że nie ustąpisz. Przynajmniej dopóki nie zrobisz krzywdy albo sobie, albo komuś. Nie będę ukrywał, że się tego spodziewałem. Właśnie dlatego, gdy czekałem, aż się obudzisz, pomyślałem o pewnej miksturze, która mogłaby pomóc wam wrócić do zdrowia znacznie szybciej, ale... Ale? Ale to pewnie tylko taka klasztorna legenda. Legenda o recepturze, którą usłyszałem, będąc jeszcze młodym nowicjuszem. Rzekomo jej autorem był Dagobert, niezwykle uzdolniony alchemik. Mag Rierol
Próbował przez wiele lat ją odtworzyć, ale zniechęcony brakiem sukcesów, ostatecznie porzucił pracę. Może gdyby na tę recepturę spojrzała świeża para oczu, to coś udałoby się ustalić. How do I convince him to help? Jak mam go przekonać do pomocy? Rierola? Możesz spróbować, ale już jest tak stary, zrzędliwy i leniwy, że wątpię, by coś z tego wyszło. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jesteś spoza klasztoru. Nie możesz sam z nim porozmawiać? Uwierz mi, próbowałem, gdy tylko przeszedłem próbę wody. Rierol chyba obawia się, że receptura ostatecznie okaże się nic nie warta i poświęcił większość swojego życia na mrzonkę. Albo co gorsza, wyjdzie na to, że to nie on, a ktoś inny zdoła ją rozszyfrować. Tak czy inaczej, mijałem Rierola na parterze, gdy szedłem cię odwiedzić. Może dalej tam jest, spróbuj się do niego przejść. Rozprostowanie kości dobrze ci zrobi. Tylko pamiętaj, nie przemęczaj się. Okay, so we still have that one. Limping around for a bit. Przynajmniej jest spokój. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Przydałoby się parę wytrychów. Jak to znosisz? Yo, I need my gear. Jak się czujesz, chłopcze? Słyszałem o tym, co się wydarzyło. Spokojnie. Znajdziemy winnych i upewnimy się, by odpowiedzieli za swe występki. Well, thank you for your concern, master. Dziękuję za troskę, mistrzu. Had you used to work on Dagobert's recipe? Słyszałem, że pracowałeś kiedyś nad recepturą Dagoberta. Nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur. Receptura Dagoberta to bajka, którą wymyślili sobie wieśniacy. Mikstura lecząca wszystkie rany? Przecież to niedorzeczne. Pewnie masz gorączkę młodzieńczą. Najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej wrócisz do łóżka. Marvin? To ty? Początkowo nie poznałam cię z tą blizną na twarzy, ale głos wydawał mi się jakiś znajomy. Anna? Anna? Wiedziałam, że też mnie rozpoznasz. Powiedz mi, co ci się stało? Wyglądasz, jakby dopadło cię całe stado wilków. My friend and I were attacked by... Wraz z przyjacielem zostaliśmy zaatakowani przez bandytów. Te parszywe dranie są zmorą tej wyspy. Sama nieomal padłam ofiarą jednego z nich. Chciałam wyruszyć do miasta, by poszukać dla siebie jakiejś lepszej pracy niż to, co proponowali nam w Silbach. Po drodze spotkałam jakiegoś miłego gońca z gildii kupieckiej. Obiecał, że zaprowadzi mnie prosto do miasta. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że zaczynamy schodzić z głównego traktu. Więc zaczęłam sugerować, że może resztę trasy przejdę już sama. Wtedy zaczęło robić się naprawdę nieprzyjemnie. Na szczęście w ostatniej chwili znikąd pojawił się facet w skórzanej zbroi, który jednym ruchem drewnianego kija ogłuszył tego bandziora. Nie chciał mi podać swojego imienia, ale powiedział mi jedynie, że jest pokornym sługą Adanosa i zaprowadzi mnie tam, gdzie będę bezpieczna. Tak właśnie trafiłam do klasztoru. Magowie zajęli się moimi ranami. A gdy zaczęłam czuć się lepiej i widziałam tutaj tych wszystkich ludzi w beznadziejnym stanie, nie mogłam tak po prostu siedzieć i nic nie robić. Pomagałam przy rannych, trochę prałam i sprzątałam, a nawet gotowałam dla chorych. Jeszcze kiedyś bym o tym nie pomyślała, ale dziś czuję, że spełniam się w pomocy innym. Cieszę się, że wyszłaś z tego cało. Mam nadzieję, że ty też się jakoś trzymasz. A co z twoim bratem? Udało ci się go odnaleźć? Unfortunately, Jorn is dead. Niestety, Jorn nie żyje. Tak mi przykro, Marvin.
Nie miałam okazji go bliżej poznać, ale wydawał się bardzo dobrym i uczciwym człowiekiem. Gdybyś potrzebował kiedyś o tym porozmawiać, to wiesz, gdzie mnie szukać. As for help with getting the recipe. Jest pewna rzecz, o którą chciałbym cię prosić. Jasne, Marvin. My, uciekinierzy, musimy się trzymać razem. Magrierol jest w posiadaniu pewnego przepisu, dzięki któremu mógłbym znacznie szybciej wrócić do zdrowia. Niestety udaje, że o niczym nie wie. Ledwo chodzę. Nie uda mi się go zdobyć samemu. Ale może ty mogłabyś się za nim rozejrzeć. Nawet nie wiem, gdzie znajduje się kwatera mistrza Rierola. Poza tym niezbyt znam się na recepturach. Nawet nie wiedziałabym, czego szukać. Mogę sprawdzić dla ciebie, gdzie znajduje się jego kwatera. Gdy poczujesz się lepiej, będziesz sam mógł tam pójść i ją sprawdzić. Jak leci? Magowie są wymagający, ale jestem im wdzięczna, że mogłam tu zostać. Kto by przypuszczał, że pomaganie innym sprawi mi tyle radości? To limp around. Inaczej nigdy nie poczujesz się lepiej. Hej, ty. To means something about the monastery. Opowiedz mi coś o klasztorze. Klasztor został założony na wyspie wiele wieków temu. Jeszcze zanim dotarli tu pierwsi Myrtańczycy. Wiara Adanosa zawsze była wyjątkowo silna w celu. Nawet sami Wilczy Synowie dołożyli się do ufundowania tego miejsca. Początkowo klasztor składał się tylko z kościoła na skalnej wyspie, na północ od nas. Z czasem, gdy przybywało magów i nowicjuszy, dodawane były kolejne zabudowania. Na samym końcu postawiono wielki most łączący klasztor z resztą wyspy, który miał otworzyć to miejsce na handel i częstsze pielgrzymki. Nauczysz mnie czegoś o magii? Mamy wspólny cel, więc myślę, że nie zaszkodzi, bym przekazał ci podstawy korzystania z energii magicznej. Okay, so you can teach that. Okay. How are you doing? Co słychać? Wbrew temu, co twierdzą ludzie, magia nie jest wyłącznie domeną magów. Dobrym tego przykładem są stare księgi. Zawarta w nich mądrość, często sięgająca całych pokoleń, ma w sobie coś mistycznego. Okay. Well, can you tell me about the monastery? Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Kompleks klasztorny jest jednym z najstarszych na wyspie. Jego budowę rozpoczęto jeszcze za czasów Wolfzaka, chociaż początkowo miał być tylko niewielką kapliczką. Na przestrzeni lat kapliczkę rozbudowywano, a wiara w Adanosa zaczęła dominować wśród mieszkańców wyspy. Sam Wolfzak dzięki wpływom ówczesnych magów spokorniał. Gdyby nie oni, to kto wie, jak daleko by zaszedł, budując swoje imperium. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Odkąd tylko nasi poprzednicy przypłynęli na wyspę, a było to jeszcze za czasów Wolfzaka, pomagamy ludziom poszkodowanym i na ciele, i na duchu. Krzewimy jednocześnie wiarę w Adanosa. A gdyby słudzy Innosa i Beliara nie toczyli teraz ze sobą wojny, pilnowalibyśmy pomiędzy nimi teraz równowagi. Przeor zakazuje nam jednak angażowania się w konflikt zbrojny pomiędzy królestwem a orkami, więc w tej materii
Od ładnych paru lat nie podejmowaliśmy działań. Co jest w czarcie? Kto tu rządzi? Decydujący głos w najważniejszych sprawach ma przeor, Regen. Jednak nie podejmuje ich bez konsultacji z Radą. Mniej ważnymi sprawami organizacyjnymi zajmują się przypisani im magowie. Okej. Czemu my to prawie? Opowiedz mi o przeorze. Regen ma już swoje lata, ale mimo to zachował bystrość umysłu, przynajmniej według mnie. Oni wszyscy w klasztorze zgadzają się z jego decyzjami w ostatnim czasie. Nie ma jednak co się dziwić. Żyjemy w trudnych czasach. Codziennie mierzymy się z poważnymi problemami. Bardzo łatwo różnice zdań w takiej sytuacji. Co? Jak się masz? Sytuacja na wyspie robi się przytłaczająca. Musimy pomóc tylu ludziom, a mamy tak mało rąk do pracy. Oby Adanos nam dopomógł. Let's limp back up then, I guess. Właśnie miałam iść cię odwiedzić. Jak się dzisiaj czujesz, Marvin? Wiem better. Bywało lepiej. Nie dziwię się, ale jeśli cię to jakoś pocieszy, to wyglądasz już znacznie lepiej niż wczoraj. Jeśli chodzi o tę sprawę, o której rozmawialiśmy wczoraj, wiem już, gdzie jest pracownia Rierola i mogę cię tam zaprowadzić. Where are Riordan and Riol? Gdzie Riordan i Rierol? Riordan zajmuje się kolejnymi chorymi, którzy właśnie dotarli do klasztoru na łodzi. Powinien dotrzeć z nimi do lecznicy za kilka godzin. Jeśli chodzi o Rierola, to pewnie przesiaduje w tej swojej pracowni, jak to ma w zwyczaju o tej porze. Spokojnie, mam pewien sposób, jak go stamtąd wyciągnąć. Can I just walk out of the infirmary like that? Mogę tak po prostu wyjść z lecznicy? Riordan poinstruował nowicjusza, że powinieneś odbyć w ciągu dnia spacer. Więc nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Kazał ci także przekazać tę szatę, żebyś nie biegał na zewnątrz w tych starych, zniszczonych ubraniach. Wybacz, chyba jesteś ostatnią osobą, która nadawałaby się do życia w klasztorze. No i ten niebieski... To chyba nie twój kolor. Nieważne. Nie traćmy czasu, man. Chodźmy. Rude. Tylko pamiętaj, że w klasztorze mają dziś jakiś dzień ciszy. Więc nawet nie próbuj wbiegać do losowych pomieszczeń, czy komukolwiek przeszkadzać. When I got my gear, I'm gonna start running around in random rooms. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zawołam Rierola i powiem, że potrzeba pomocy w lecznicy. Ty wejdziesz wtedy do środka i poszukasz tego swojego przepisu. Ukryj się tam i poczekaj, aż odejdziemy kawałek. Pomocy! Nie może być dnia, żeby choć jeden z nich się nie udusił. Hmm.
And somebody's just sitting there on the other side and seeing everything we're doing. Ciekawego. There we go. Nie ma tu nic ciekawego. Bulging butt. Open leprosy. I can't check out the recipe. Przydałoby się parę wytrychów. Hey, ty. What about Kessel? Do you see any improvement? Co z Kesselem? Widać jakąś poprawę? Niestety, na ten moment jego stan wciąż jest bardzo ciężki. Tak jak ostatnio mówiłem. Powrót do zdrowia może mu zabrać wiele tygodni. Managed to get the recipe. Udało mi się zdobyć recepturę. Ciszej, bo jeszcze nas usłyszy. Widziałem, jak kręcił się przed chwilą na parterze lecznicy. Dobrze, pokaż ten przepis. Interesujące. Samo przygotowanie mikstury nie wydaje się bardzo skomplikowane. Po prostu ma sporo kroków, które trzeba dokładnie wypełnić. No. Jest też kilka nieścisłości, jeśli chodzi o składniki. What?
Let's not waste time, let's make this potion. Nie traćmy czasu, róbmy ten eliksir. Nie tak szybko. Najpierw muszę rozgryźć, co zrobić z tymi brakującymi ingrediencjami. Kilka wygląda na błędy w tłumaczeniu, a część z nich jest nie do zdobycia w naszych rejonach. Będę musiał dokładnie przeanalizować ten przepis. Przyjdę do ciebie jutro i zastanowimy się, co dalej. Na dziś wystarczy ci wrażeń. Pora na odpoczynek. Okay, the area is still at large. And I am to sleep. Oh, you're right, I'm feeling a little tired. Okay. Masz rację, czuję się już trochę zmęczony. Mam wrażenie, jakby moje ręce cały czas się trzęsły. Nic dziwnego. To naturalny skutek doznanych przez ciebie obrażeń. Spokojnie, z każdym dniem będzie lepiej. Just back to sleep. See if this works. No? Przydałoby się parę wytrychów. But that would work on it?